Hejka, to Milenka. Hejka, to Milenka. Dzisiaj jestem kotkiem i idę na występ. Hejka, hejka. Dzisiaj się szykujemy na występ. Jedziemy aż do... Krakowa. Tak. A Marcisia co jest? Do babci. Mama. Marcisia jedzie do babci, bo jest chora. Ma. Wzięłaś sobie skarbonitkę przytulić? Zobaczcie, jaką mam skarbonitkę. Przebrałam się, żeby zobaczyć, czy mi wszystko pasuje. Hop, mama. Teraz jeszcze trochę próba. Marcelinka, nie wolno bić Milenki. Teraz się jeszcze trochę pobawię i idę. Ale to ze śniadankiem. No, jeszcze musisz zjeść śniadanko, bo jeszcze nie jadłaś. Właśnie, tak. Trzeba się jeszcze poszykować, tak? Nie. I widzimy się już później w drodze. Nie. Jesteś kotkiem? No, fajny jest ciebie kocurek, taki wystrojony. Co? To chodź się teraz już przebierzemy, zjeszymy śniadanko. Strój masz dobry, wyszykowałaś się, spakujemy go. Jeszcze musimy wziąć baletki. Ale nie masz miseczkę z mlekiem? Takie mleczko bez miseczki. Tak na niby? Mhm. Aha. Dobra, to my się z wami żegnamy i widzimy się później, bo muszę tego kotka nakarmić. Tak! My już jesteśmy w drodze, Milence się trochę przysnęło, teraz się obudziła, bo czekamy na kawkę, na picie. Tata poszedł do sklepu kupić, tak? Na stację dokładnie. A Milenka sobie wybrała tutaj elficzka na swoją podróż. Ale nie wzięłyśmy naszej przyjaciółki. Kogo nie wzięłaś, co? Skarbonicy. No, a nie wzięliśmy jej, bo co się wydarzyło jej? Gardełko. Gardełko ją zaczęło boleć i chciała zostać po prostu sobie w domku. Tak? No, a my już za niedługo będziemy w Krakowie. Tak? Jedziemy prosto do galerii jakiej? Pamiętasz? Kazimierz. Tak? Oj, chyba się nie wyspałaś dzisiaj, co? Bo ziewasz. Co? Jesteśmy już w galerii. Wbijam się do sceny. Tym dzieciom należą się brawa. Proszę Państwa, bijemy brawa naszym tancerzom. Oni się naprawdę denerwują. Specjalnie dla Państwa przygotowywali te dzisiejsze pokazy. Dobrze, jesteśmy gotowi Pani Wiktorio? Była to reprezentacja Katowic, grupa N4. Jestem już po występie, teraz idę zobaczyć za gazetką Empiku. Tam! Strefa dziecięca i gazetek. Tu jest to. Co? Masz coś na oku? Nie, to mam. Milenka to na razie zbierała gazetki chyba z młodzikowców, tak Milenka? Mhm. O, tu można malować lalki akurat. Chyba tak, no. Takie, co to jest? Jakiś... Nie wiem, czy to jest pierwszy raz to widzę w sumie, to jest jakaś syrena, tak? Lalka syrena, którą można ozdobić. No, tu można malować jakieś laleczki.
No. I można im malować włosy. No, są flamastry, tak? Tak. Są jakieś... Ogony. Ogony, tak. Akcesoria, raki. Do włosów nawet są takie różne rzeczy. Mazaczki. No. O, tak wygląda ta syrenka. No, racja. Po kolorowaniu, a tak to wygląda po kolorowaniu. Patrzcie, co tu znalazłam. Panduszka. Co? Panduszka tu jest. Serio? No. To ja tego nie znam. A tu jeszcze z drugiej strony są, widziałaś? No, ja widziałam. Widziałaś czy nie? Nie. No widzisz? I to są właśnie Modipopsy, Miraculum. Modipopsy, ale Animals gazetki to chyba nie ma. Że są Super Finksy, tak? No, Super Zinks, a nie Super. Aha, Super Zinks. No, Hello Kitty jeszcze tu jest. To nie wiem co to. No. Co? O, JJ. No nie wiem co tu wybrać. O! Puzzle i coś takiego. No. I coś takiego. I to. A są puzzle. Czyli to jest to samo, co jest chyba z tej strony pokazane. Mhm. Tu jeszcze są. Tu nie ma. Tu już nie ma, są gadżetki dla dorosłych. No właśnie. To cofasz się? Mhm. Cofam się tu. Zamiast gazetki wybrałam to. To jest od Play-Doh. Pokażę wam w domu, jak otworzę. To idę do kasy. Ciężkie. Jesteśmy w restauracji, czekamy na jedzonko. Tu mam frytki, makiecie i ketchup. Czyli standardowo to co zawsze, co Milenka? Jak widzisz, Milenka idzie, to zawsze są nuggetsy i frytki obowiązkowo. Aha, i do tego jeszcze ketchup. I soczek. No i soczek sobie zamówiłaś jabłuszkowy, tak? Tak. Bo jesteśmy już w drodze do domu, tak? Nie, jadę do babci. I jedziemy potem do babci po Marcysię. Bo Marcysia została u babci. I jedziesz się jeszcze pobawić ze swoją kuzynką? Tak. No, tak? Żeśmy sobie taki przystaneczek zrobiły dzisiaj. Tak, tak. Szkoda, że nie ma z nami skarbonitki. Na pewno żałuję, że nie pojechała. Jak myślisz? No właśnie, to by zjadła sobie taką fajną, smakowitą przekąskę. Właśnie, albo by sobie jakiegoś steka zamówiła, co? Albo mięso mielone. Mięso mielone? No właśnie, ona jest mięsożerna w ogóle, nie? To nasza skarbonitka. Mhm. Balonik! No co, dostałaś balonika od pani? Tak! Dostałam... Jako kocha. Co tam jest na napis? Co? Jest tam napis jakiś? Tak. No, co tu pisze, co? No już nie. Nie wiesz? No przeczytaj. Karcz ma wida. Karcz ma wida. Jesteś kotem? Tak. Kotem Filemonem czy nie? Nie. Jak się nazywasz, kotku? Milenka. Kotek Milenka czy tak. Kisia Milenka? Kisia, Misia Milenka. Mhm. No to co? To my już czekamy na jedzonko, nie? Miau. Miau, miau, papa. Mm-hmm.